Magdalena Stepien w poruszającym wpisie o śmierci Oliwiera, traci sens, zastanawiam się, jak daje radę zyc. W ostatnich tygodniach mogliśmy zaobserwować stopniowy powrót Magdaleny Stepien do aktywności w mediach społecznościowych. Była partnerka Jakuba Rzezniczaka postanowiła wykorzystać zdobyte wcześniej popularność, aby przy jej mocy za czas zarabiać na zycie. Niestety spotkała się z tego powodu z licznymi nieprzyjemnościami. W najnowszym wpisie Stepien nawiązała do krytyki, z która przyszło jej się mierzyć. Opowiedziała o koszmarze, jakim była dla niej utrata Oliwiera. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Stepien wspomina, jak trudno było jej się odnaleźć w momencie, gdy w jej życiu zabrakło Oliwiera. Twierdzi, że gdyby otrzymała taka możliwość, zrobiłaby wszystko, aby odzyskać syna. Ciężko jest odnaleźć się w nowym życiu bez dziecka. Ta mamusiowa rutyna, która miałam przez rok życia mojego synka, była najpiękniejsza rutyna, jakiej mogłam doświadczyć. Tej miłości brak dziecka obok ciężko czymkolwiek zastąpić. Po prostu się nie da. Niby żyjesz, funkcjonujesz, ale jednak wszystko traci sens. Myślę, że żadna matka nie chciałaby być na moim miejscu, żadna nie chciałaby czuć tej pustki, które ja odczuwam na co dzień w swoim życiu. Wiem, wielu osobom wydaje się, przecież żyjesz. Podróżujesz, zarabiasz, masz się dobrze. Gdybym mogła, zamieniłabym się z każdym moim obecnym życiem, tylko żeby mieć obok siebie mojego synka. Stepien tłumaczy, że rzuciła się w wir pracy, aby nie poddać się negatywnym myślom. Często osoby po stracie, tak teraz już wiem, jak to jest, na sile znajduje sobie zajęcie tylko po to, aby nie wpaść w depresję, nie zalamać się, tak też jest w moim przypadku, próbuję funkcjonować, ale uwierzcie mi, tęsknota za obecnością Oli się obok, nocnym wstawaniem, karmieniem, czy zmiana pieluszki, jest tak ogromna, a sama się zastanawiam chwilami, jak daje radę dalej czytamy w nowym poście Magdaleny. Przypomnijmy, Magdalena Stepien zakochana. Chwali się z Dubaju nowym partnerem, razem lepiej, foto.